Myślę, że najlepszym podsumowaniem tej dyskusji jest treść poprawki, którą złożyła pani Gil-Piątek, która zaraz zresztą tutaj będzie przemawiać po mnie. Będzie się mogła sama tym jeszcze pochwalić. Treść poprawki, która mówi, że przestrzeń jest dobrem wspólnym. Myślę, że to komunistyczne przekonanie jest obecne w wielu głowach na tej sali, czego wyraz tutaj dało wielu przedmówców. Jasno, no, niezawodna pani Chmiel, która zawsze ubolewa nad tym, że regulacji jest za mało, że urzędnicy mają za mało do powiedzenia i że obywatele za dużo sobie mogą pozwalać na swoich działkach. No, ja reprezentuję... Tak, to słyszeliśmy to wszyscy. Jeśli... Ja reprezentuję tych, którzy chcieliby właśnie, żeby na swojej działce jak najmniej urzędnik miał do powiedzenia na ich działce, żeby to oni decydowali o tym, że reprezentuję tych, którzy myślą, że przestrzeń należy do tych, którzy ją sobie kupili, a nie do tych, którzy chcą za darmo decydować o tym, co się dzieje na cudzych działkach, bo to się do tego sprowadza. Nawet nie zgodzę się, że człowiek ma prawo do pejzażu za oknem. Uważam, że to jest właśnie próba przerzucania kosztów swoich, widzimisię, co do tego, jak chcielibyśmy, żeby był świat urządzony, na innych, którzy mają ten za nas, na swoich działkach realizować nasze prawo do pejzażu. Zwracam uwagę, że odkąd państwo wzięło się za regulowanie, za planowanie przestrzenne, to mamy mniej ładu przestrzennego, a nie więcej. No wystarczy spojrzeć, jak były zaprojektowane dawniejsze miasta, jak są dzisiejsze, ale też spojrzeć na kraje, w których jest większa swoboda pozostawiona obywatelom, a chociażby na Stany Zjednoczone. Te plany przestrzenne tak naprawdę powinny przede wszystkim krępować ręce urzędnikom, a nie obywatelom. Ale oni właśnie tego nie robią, co powinny robić. Na przykład powinny wytyczać siatkę ulic w miejscach, w których ona jeszcze nie jest wytyczona, na zapas, tak, żeby nie po co chodziło do chaosu. Budowanie jakichś jednokierunkowych, zapętlonych, prawda, takich wzorków, jakby korniki wygryzły w drzewie, jak to się dzieje w naszym kraju. I tego właśnie to nie robi zupełnie. Urzędnicy sobie zostawiają pole do popisu, tak, i wytyczają zupełnie swobodnie pod dyktando właśnie kolejnych budowniczych, bo to właśnie ludzie często lubią mieszkać przy ślepej uliczce, tak żeby im nikt po niej nie jeździł poza nimi samymi, no ale to obciążają w ten sposób wszystkie sąsiednie ulice tym ruchem. I właśnie tam, gdzie to powinno działać, to nie działa kompletnie. Nie ma żadnych takich planów, które by rezerwowały miejsce na to, żeby w miejscach, okej, już mamy te korniki tam, prawda, już tą siatkę taką belejaką w tych miastach, gdzie już jest wytyczona, ale tam, gdzie coś jeszcze nie jest zabudowane, żebyśmy mieli już regularną siatkę ulic wytyczoną na zapas. To tego nie ma i nikt tego nawet nie planuje. Nawet w tej ustawie to nie pada. Samo to, że musimy zmieniać 50 ustaw w tej ustawie, jest takim też smutnym świadectwem regulowania, że w państwie istnieje 50 ustaw, które w jakikolwiek sposób dotykają planowania przestrzennego. My tego to nie likwidujemy, my tylko zmieniamy te 50 ustaw. W tych 50 ustawach dopasowujemy te przepisy. Mimo pewnych pozytywnych zmian tam również deregulujących i uporządkujących, nie możemy poprzeć tego projektu. Dziękuję bardzo.